trochę czas na danych, danych merytorycznych. Może chcą Państwo zobaczyć prezentację, które przygotowaliśmy, które nasz kolega może rozdać Państwu. Czy ktoś jest zainteresowany, żeby na ten temat porozmawiać, żeby to usłyszeć? Powietrze w Żarach wcale nie jest gorsze niż w innych miastach naszego województwa. Można? Stan powietrza mogą Państwo na co dzień mierzyć w swoich telefonach, ponieważ jest stacja monitoringu powietrza. Jeśli ktoś kwestionuje wyniki tej stacji, to co to oznacza? Co trzeba jeszcze wstawić? Proszę Państwa, kolega prezentuje tutaj, jak wygląda ta aplikacja. Można ją ściągnąć. Kosztuje to 30 sekund pracy. Proszę Państwa, przez ostatnie 10 lat wydaliśmy 100 milionów tylko i wyłącznie na urządzenia związane z ochroną środowiska. Kierowało nam i wiele przesłanek. Po pierwsze, pracownicy i mieszkańcy Żar. To dla nich to robiliśmy. Brawo było później. Proszę Państwa, na co dzień bardzo ciężko pracujemy w naszej firmie, aby odnosiła sukces, aby się mogła rozwijać. Zrozumcie to. Wy pani o tym nie mówicie! Gdzie nie macie wypadki, bo tam ludzie zapierdziają? To dzień jest wypadek, Słuchajcie ludzie, mamy ogromny problem w Żarach. Oddychamy okropnym, trującym powietrzem. Pytam się dlaczego, mamy się nas obchodzić? Lekarze wołają o alarm, biją o alarm. Słuchajcie, dzieci umierają, ludzie dorośli umierają. My się na to nie zgadzamy! Nie zgadzamy się na to! Halo, 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 proszę o ciszę, cisza, halo! Trzy strono! Jak wam zależy, to wysłuchajcie do końca, co ma do powiedzenia wasz przedstawiciel. Na czym wam zależy? Na czym chcę wspomnieć? Cisza, halo, halo, mieszkańcy Żar! Halo, mieszkańcy Żar! Ja przepraszam, proszę o ciszę! Jedna strona się wypowiedziała, to niech wypowie się druga. Dajmy się wypowiedzieć w drugiej stronie. Za chwilę będziemy mieli głos, będziemy mogli o tym powiedzieć. Przedstawiciel Swiskronu za chwilę skończy. Natomiast wy jako pracownicy powinniście wykazać jakąś większą kulturę dla swojego zakładu. Jak się wykazujecie, znaczy, że taki zakład jest. Emocje są ogromne po obu stronach, bo i stawka jest bardzo wysoka. Wszyscy gramy o to samo, o czyste powietrze, przy czym my to realizujemy, materializujemy nasze deklaracje. Proszę Państwa, ostatnia rzecz. Zwracam się w imieniu własnym i grupy 1150 osób wraz z ich rodzinami. Dajcie nam pracować, nie mieszajcie nas do polityki, my jesteśmy apolityczni, chcemy brać w tym udział. Jeszcze raz chcę podziękować za wysłuchanie. To jest pierwszy raz, kiedy możemy Państwu przedstawić nasze stanowisko. Kiedy Państwo to cierpliwie wysłuchali i przyjęli nasze argumenty. Bardzo dziękuję.